Przypomnienie, że Niemcy tak się Polaków Polskę wymordowali. Wiem, że jest pełno wyznaczeń. Polaków dziecko. No jest. No dotarłeś. Musiałem dotrzeć, bo jakby kurwa to by inaczej szlak trafił. To chcą nas zabić? Aha, szczęść Boże. Dobra, komu coś przytrzymać? Trzeba pochodzi osoby tylko sobie. Tak, dobra. Tak niczym rozchłaniać. A tam masz tam jeszcze luźną flagę? Jest jakaś? Wszystko było na flagę. Znajduje się. To już zadano. Gorzelik z napisły, tak? Słuchaj, Adam, ja sobie oprę plagę to proszę przekazać serdecznie na wiecu polskich środowisk patriotycznych pod Sokołem byłego pruskiego, niemieckiego pomnika okupantów, który został wysadzony 13 grudnia 1918 roku przez powstańców śląskich. Następnie stał tutaj pomnik polskich bohaterów walczących o polskość Śląska, który został zburzony przez Niemców, a jego cokół wysadziło NKWD w roku 1947 i na tym miejscu postawili pomnik okupantów rosyjskich, który dzięki naszym akcjom tutaj, takim właśnie jak Państwo widzą, w ubiegłym roku doprowadziliśmy do jego likwidacji. Chcielibyśmy, aby w tym miejscu stanął pomnik ku czci tragedii górnośląskiej i w tym sensie wspieramy akcję pamięci o zbrodniach dokonanych przez NKWD i UB w obozie, byłym niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, w chwili Świętochłowicach Zgodzie, który po wojnie był użytkowany przez, zdobyty i użytkowany przez NKWD i UB. Dla nas jest, nie był przez Polaków użytkowany, był użytkowany wyłącznie przez, dowodzony był, kierowany przez Salomona Morela, który nie był Polakiem. Także to bardzo ciekawe, że są tacy, którzy uważają, że PRL było Polską. Bardzo im współczuję. Otóż tragedia górnośląska nie trwała w roku 1945, tylko trwała od roku 1939 do roku 1989. W tym czasie Ślązaków, takich jak mój dziadek, Niemcy mordowali, wysłali do obozu koncentracyjnego, wsadzali nas do więzień, mordowali na spółkę razem z Rosjanami, z UB, z pachołkami niemieckimi. Pamiętamy historię Ślązakowców, tutaj dowódcy milicji obywatelskiej, pierwszego prezydenta Katowic PRL-u, którzy okazali się agentami Gestapo. Pamiętamy tych, którzy wysługiwali się Niemcom i Rosjanom, którzy dławili nasze śląskie aspiracje, ale robili to i w czasach niemieckich, i w czasach PRL-u. Dla mnie, jako dla Ślązaka, To było bardzo, bardzo bolesne i bardzo mi przykro, że wielu tych, którzy dzisiaj fałszuje historię i mówi o polskim obozie, nie działało przeciwko okupacji rosyjskiej. Podobała im się tylko sytuacja, w której Śląsk był pod okupacją niemiecką. Mamy oczywiście na Śląsku dwie opcje, polską i niemiecką. My tutaj zgromadziliśmy się pod pomnikiem, żeby przypomnieć elementarną prawdę i nie wyrażać zgody na kłamstwo polegające na twierdzeniu, że był jakiś polski obóz. Nie było polskich obozów. Był obóz NKWD, UB, kierowany przez Salomona Morela, który nie był Polakiem, który zresztą kazał więźniom, żołnierzom Armii Krajowej, żołnierzom powstań śląskich, żołnierzom Wojska Polskiego, kazał śpiewać hitlerowskie pieśni. Także... Czego było? 120 obozów. Oczywiście, na terenie Polski Ludowej było 120 obozów, to jest prawda. Ale były to obozy sowieckie, UB. Tu na Śląsku było rzeczywiście ogromna ilość obozów, to jest prawda. No. Polska nie budowała, proszę pana, żadnych obozów, pomyliło się coś panu. Obóz zdobyło NKWD i wybudowało NKWD. Rosja nie, nie Polacy. Powinien pan się podszkolić, że PRL nie był Polską. Był protektoratem sowieckim. Także z powodu potrzeby właśnie informowania o podstawowej prawdzie historycznej żeśmy się tu zgromadzili, żeby się przeciwstawić tym niemieckiej propagandzie mówiącej, fałszującej historię, mówiącej o polskich obozach koncentracyjnych, jak w Oświęcimiu, i polskich obozach po wojnie. Otóż nie ma zgody na fałszowanie historii. Komuna to była, to nie Polska, to komuna. Trzeba umieć. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za przybycie. Oczywiście kontynuujemy wiec. Kto chciał przemawiać. Chciałeś, tak? Dwa słowa. Dobrze. Ropę. Tak? Nie, proszę panią, to jest czapka z orłem w koronie. Służbowa strzelca. Akurat tej czapki nie trzeba zdejmować. Proszę państwa, przypominamy o tym, że nie wolno fałszować historii Śląska. Nie ma zgody na to, co robią Niemcy, którzy twierdzą, że były polskie obozy koncentracyjne. Nie ma zgody na to, co robią separatyści górnośląscy, którzy fałszują historię i mówią o jakichś polskich obozach po wojnie. Obóz w Zgodzie były hitlerowskie, filia hitlerowskiego obozu w Auschwitz. Zdobyło NKWD i używało NKWD w roku 1945. Zresztą więziło tam nie tylko niemieckich funkcjonariuszy Gestapo i SS, ale również wsadzało do tego aresztu Polaków, żołnierzy Armii Krajowej, powstań śląskich, i stąd nasza konieczność przypominania, jaka jest prawda o obozie w Świętochłowicach. Dość fałszowania historii. Proszę państwa, raś to nie jest nic innego jak ekspozytura niemiecka, służy Niemcom. Ta młodzież jest okupiała, ona nawet nie wie, co to jest autonomia. Autonomia to jest dla nich pierwszy krok do opanowania i przyłączenia do Niemiec. Raś! Ekspozytura niemiecka, pamiętajmy o tym. Proszę Państwa, przypominamy elementarną prawdę. Zgadzamy się z tym i uważamy za bardzo słuszne, żeby eksponować tragedię górnośląską, żeby tu stanął pomnik patriotyczny wywiezionych Polaków przez Rosjan z Sząbierek, z Zabrza, z Katowic. Wywieziono między 70 a 100 tysięcy Polaków przymusowo do kopalń syberyjskich. Trzeba o tym pamiętać, trzeba pamiętać o obozie NKWD w Świętochłowicach, Zgodzie. Trzeba również pamiętać, że tragedia górnośląska zaczęła się w roku 1939, kiedy weszli Niemcy i zaczęli masowo do obozu wysyłać Ślązaków, głównie przedstawicieli inteligencji, dlatego my do dzisiaj mamy taki niski współczynnik ilości inteligencji na 1000 mieszkańców. Oni zostali po prostu wymordowani przez Niemców i przez komunistów. No to teraz zaśpiewamy rotę, żeby 5. niemieckiej kolumnie przypomnieć parę patriotycznych pieśni. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski ród, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli z żył bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i w pył krzyża zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam Germanił, orężny wstanie chufiec nasz, Bóg będzie nam hetmanił. Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Dobrze. Kto chciał? Kto chciał? Kto chciał? Proszę bardzo. Ja tak dwa słowa do Pana. Pan wiek robi w imieniu Ślązaków, bo oni właśnie walczą. A to bydło przeciw Panu stoi. Niemiecka piąta. Spokojnie. Proszę Państwa, przyszliśmy tutaj przypomnieć, że tragedia górnośląska nie zaczęła się w roku 1945, jak chcą Niemcy i ich piąta kolumna, jak ich pachołki niemieckie, tylko tragedia górnośląska rozpoczęła się od napaści na Śląsk przez Niemcy i masowego wysyłania do obozów koncentracyjnych Ślązaków. I tak się zaczęło. I trwało to do roku 1945. Wtedy przyszli Rosjanie, NKWD, przejęło obóz w obóz nie tylko w Świętochłowicach, ale wszystkie hitlerowskie obozy. Nawet główny obóz w Oświęcimiu był użytkowany przez 2 lata przez NKWD i do tego obozu w Oświęcimiu wysyłano żołnierzy Armii Krajowej. Podobnie na Majdanku pod Lublinem, właśnie w Lublinie, bo to jest w granicach przecież dzisiaj już Lublina. Również na Majdanku Rosjanie, również w Stutthoffie uruchomiło NKWD obozy hitlerowskie i więziło w nich Ślązaków, Polaków, Węgrów, no kto im podpadł, każdego kogo chcieli represjonować. I nie ma zgody na kłamanie, na okłamywanie historii, mówienie, że po wojnie były polskie obozy koncentracyjne, czy jakieś polskie obozy zagłady. To kłamstwo, które zaczęło się od twierdzenia, że Polacy zrobili obozy i były polskie obozy koncentracyjne, dzisiaj jest przedłużane na to, co widzimy tutaj flagę Niemiec, z prawej każdy może sobie zobaczyć, na wiecu niemieckiej 5. kolumny jest flaga niemiecka, tak jest, nie ma flag, zobaczcie, ani jednej biało-czerwonej, sama tylko niemiecka agentura, także bardzo się cieszymy. Otóż chcemy powiedzieć, że nie ma prawdy na to, co robią Niemcy i 5. kolumna. Nie ma zgody na mówienie o polskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. I nie ma również zgody na kłamanie, że był polski obóz po wojnie zrobiony w Świętochłowicach w Zgodzie. Trzeba również przypomnieć, że są bezkarni zbrodniarze. Do dzisiaj ogromna grupa tych zbrodniarzy, którzy mordowali Ślązaków, którzy w imieniu NKWD i UB administrowali PRL-em, że oni są nadal bezkarni. To jest bardzo ważna kwestia. Mija pół wieku i nie można rozliczyć tych zbrodniarzy komunistycznych. Ani tych z NKWD, bo Władimir Putin nie wyraża zgody na ujawnienie teczek personalnych tych, którzy mordowali w imieniu NKWD, a niektórzy przecież żyją, tak i do dzisiaj nie możemy się doczekać ukarania i pana Michnika-Szechtera, który mieszka spokojnie w Szwecji, wielkiego zbrodniarza komunistycznego, powojennego, który wydawał wyroki śmierci, który odpowiada za zamordowanie wielu polskich patriotów, w tym Ślązaków. Trzeba przypomnieć, że najbardziej zbrodniczym miejscem, najwięcej wyroków śmierci wydano po wojnie tutaj w imieniu NKWD w sądzie obok wojewódzkim na Andrzeja. Tu najwięcej wykonano przecież wyroków śmierci i Niemcy przez gilotynę i komuniści po wojnie. Także trzeba o tym pamiętać, trzeba przypominać, jaka jest prawda, trzeba mówić o tym, nie dać się niemieckim mediom zakłamywać o historii Śląska. No i teraz, proszę Państwa, naszym kolegom zaśpiewamy. Nie chcemy komuny, nie chcemy już, nie chcemy ni sierpa, ni młota. Za Katyń, za Grodno, za Wilno i Lwów zapłaci sowiecka hołota. Za Katyń, za Grodno, za Wilno i Lwów zapłaci sowiecka hołota. Za mordy, za gwałty, cierpienia i łzy, za lata w niewoli spędzone, za fałsze, oszczerstwa i cyniczne gry, nadzieje bestialsko zniszczone. Za fałsze, oszczerstwa i cyniczne gry, nadzieje bestialsko zniszczone. Od Jałty ten koszmar sowiecki wciąż trwa i z każdym wciąż rokiem narasta. Nie lękaj się walki, w szeregu dziś stań, przed tobą niemiecka hałastra. Nie lękaj się walki, w szeregu dziś stań, przed tobą niemiecka hołota. Nie chcemy Germanii, nie chcemy i już, nie chcemy ni Niemców, ni Ruskich. Za Katyń, za Zgodę, za Grodno i Lwów zapłać Nasze oszczerstwa i cyniczne gry zapłaci niemiecka hołota. Zrób tą flagę niemiecką, podejdź. To ma aparat. To ma aparat. Co zrobić flagę? Chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj, śpiewamy solidarnie. Daj mi to! To taki gówniarz tam. Solidarny nasz jest ten dzień, a jutro jest nieznane. Lecz róbmy tak, jak gdyby nasz był wiek. Pod wolny kraj spokojnie kładź fundament. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień, połączmy się, bo jeden jest nasz cel. Solidarni nasz jest ten dzień, połączmy się, bo jeden jest nasz cel. Razem! A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień, połączmy się, bo jeden jest nasz cel. Solidarni nasz jest ten dzień, połączmy się, bo jeden jest nasz cel. Razem! A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas spokojnie musi żyć. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarny nasz jest ten dzień, połączmy się, bo jeden jest nasz cel. Solidarny nasz jest ten dzień, połączmy się, bo jeden jest nasz cel. Ja myślę, że teraz jest czas na powstańczą pieśń. Już zachodzi czerwone słoneczko. Mariusz! Mariusz! Niemcy uciekają! Niemcy uciekają! Mariusz! Wycofuje się Bóg stół! Proszę Państwa! Proszę Państwa, bardzo dobrze, bo Niemcy uciekają, także to są dobre wiadomości. Także trzeba ich pożegnać godnie, żeby pod tą niemiecką flagą, dwoma niemieckimi flagami im się dobrze szło. Także zaśpiewamy, zaśpiewamy Szarą Piechotę. Nie noszą lampasów, nie noszą nic srebra, ani złota, lecz pierwszym szeregu idąca na bój. Piechota, kasana piechota, lecz pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój, a przed nimi drzewa salutują, poza naszą Polskę idą w bój. Idą, a w słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają za płota, a oczy ich dumne, utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota, a Witamy pana Gorzelika, który się nie czuje Polakiem. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Trzeba taj powiedzieć. Na Ślązak Częstochowy. Na naszą Polskę idą i grają i starszy i młody mróz, a świeci woskowy piechota, lecz pierwszy szeregów podąża nam No to proszę państwa, bo my jak już jesteśmy, to bardzo ładnie, to możemy sobie coś zaśpiewać patriotycznego. Poszli won! 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 No to proszę państwa, zaśpiewamy teraz Legiony. Legiony to żołnierska nuta, Legiony to ofiarny stos, Legiony to rycerska buta, Legiony to straceńców los. My, pierwsza brygoda, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. O ileż mąk, ileż cierpienia, o ile krwi przelanych łez, pomimo to nie ma zwątpienia, dodaje sił wędrówki kres. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. Pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Czy ktoś chce zabrać głos na koniec? Nie widzę. Zatem proszę państwa, bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Wiem, że to był bardzo improwizowany wiec, bo rozesłaliśmy spontanicznie SMS-y przecież wczoraj, ale bardzo ładnie się zaprezentowaliśmy dzięki temu, że są flagi, że są plakaty. Napadła nas tu na początku policja przed wiecem, która stwierdziła, że klejąc te plakaty na cokole byłego ruskiego pomnika dokonaliśmy wykroczenia, bo znieważyliśmy ten cokół ruskiego pomnika i że to jest nielegalne. No to się nie chce wierzyć jeszcze, to był zresztą ten sam policjant, który nas napadł tutaj rok temu, jak walczyliśmy z tym ruskim pomnikiem. I jak to jest możliwe? No na szczęście przyszło jakieś kierownictwo, jacyś oficerowie i go uspokoili, żeby się nie wygłupiał, ale mieliśmy tutaj wyraźnie na początku z akcją policyjną do czynienia w celu obrony tego niemieckiego wiecu kłamliwego, bo przecież Niemcy, zobaczcie, tu jest ich ze strony internetowej Ruchu Autonomii Śląska plakat, gdzie oni reklamują, że marsz pamięci o obozie w zgodzie i reklamują tą bramę obozu w barwach biało-czerwonych. Oni twierdzą, że obóz w zgodzie był polskim obozem. Oczywiście nie ma zgody na to fałszowanie historii, stąd bardzo dobrze, żeśmy z polskimi barwami, z naszymi plakatami tutaj przyszli i przypomnieli tej szajce, kto dokonywał mordów, że okupacja nie była tylko od 1945 roku, ale przecież zaczęła się od 1939, że tragedia górnośląska zaczęła się w roku 1939 i skończyła się dopiero w 1989. Także nasze zadanie wykonaliśmy dzisiaj na piątkę. Wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że przyszli, że poświęcili część swojego wolnego dnia, że przyszli tutaj do nas pod Cokół, żeby zamanifestować niemieckiej piątej kolumnie naszą patriotyczną postawę. Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Więc choć się spyta świat i zadrży słońce, chociaż się chmury i morza nas rożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zatrważą, choćby na smokach wojska latające nas nie zatrważą. Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, więc nie dopuści upaść żadnej klęsce. Wszak póki On był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy. Wszak póki On był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy. Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę, nie uklękniemy przed mocarzy władzą, wiedząc, że nawet grobowcy nas same Bogu oddadzą, wiedząc, że nawet grobowcy nas same Bogu oddadzą. Proszę Państwa, teraz zapraszam wszystkich do pamiątkowego zdjęcia. Stajemy tutaj pod tym obeliskiem, zrobimy sobie panoramiczne, szerokie zdjęcie. Jest taki aparat. Ja mam taki aparat, także jak ktoś jeszcze ma taki aparat, to proszę, robimy szerokie zdjęcie. Rozciągamy się jak najszerzej. Flagami nie zasłaniamy napisów na cokolę. Czyli Henio, Ty nie możesz stać w tym miejscu, bo zasłaniasz flagą. Idziesz tam i stałeś. Nie obejrzyj szaberowany, kto nie dał drapaka, kto nie chciał zakrakać, ten będzie internowany. Głośniej! Zielona bruna! Nie obejrzyj szaberowany, kto nie dał drapaka, kto nie chciał zakrakać, będzie internowany. Od tego poranka codziennie łapanka szalała bez silnej wściekłości. W kuchencach zaś w zrobiono internat dla członków Solidarności. Głośno! Zielona wrona, dziobełżyk szamerowany, kto nie dał drapaka, kto nie chciał zakrakać, ten będzie internowany. Zielona wrona, dziobełżyk szamerowany, kto nie dał drapaka, kto nie chciał zakrakać, ten będzie internowany. Za wodu, za świetla zrobili internat dla członków Solidarności. Niech siedzi ekstrema pożytku z nie ma, by Polskę buduje. Zielona wrona, Zielona bruna, dziuberzy szamerowany. Kto nie dał drapaka, kto nie chciał zakrakać, ten będzie internowany. Świetlica, spacerek, a potem rowerek, Albina zaś tuma rozbiera. Niech siedzi ekstrema, pożytku z nich nie ma, my Polskę zrujnuje do zera. Zielona bruna, dziuberzy szamerowany. Kto nie dał drapaka, kto nie chciał zakrakać, ten będzie internowany. Zielona wrona, dziuberzy szamerowany. Kto nie dał drapaka, kto nie chciał zakrakać, ten będzie internowany. Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Polakami! Chodźcie z nami! Polakami! Chodźcie z nami! Polakami! Idę do mojego pana. Tu jest Polska! 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 Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Bóg, honor, ojczyzna! Tak to się zaczyna, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Bóg, honor, ojczyzna, tak to się zaczyna głośno, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Bóg, honor, ojczyzna, tak to się zaczyna. My nie, my nie, my nie, my nie, my nigdy nie poddamy się. My nie, my nie, my nie, my nie, my nigdy nie. Komunikat Henio Bąkowicz przedstawi teraz komunikat o ważnym środowym spotkaniu. Zapraszamy wszystkich patriotów w środę tutaj do biura na Opolską 2. Heniu, powiedz, o co chodzi. Zapraszamy wszystkich patriotów w środę na Opolską 2. Jest to biuro diabetyków. Łatwiej będzie trafić. Zbieramy się jako wszystkie środowiska patriotyczne po to, żeby oddolnie wesprzeć ten rząd, a także wymagać na tym rządzie. Wymagać tego, żeby spełnili sobie swoje obietnice. Żeby po prostu zrobili porządek z tymi sądami, jak to, co naprzeciwko stoi. Którzy sądzą patriotów, którzy skazują ich. Milicja, która uważa się, że jest polską milicją, dzisiaj nam chciała zakazać wywieszać plakatów na cokole sowieckiego pomnika. Więc jeszcze raz zapraszam wszystkich Państwa i dziękuję. Dziękujemy, Opolska jest... Czyli wszyscy, którzy byli na opłatku i wszystkie te środowiska patriotyczne są zaproszone w środę o godzinie 17:30. Tutaj Opolska 2, to jest stąd 100 metrów. Tu przy blisko Filharmonii. W naszym biurze. Także tam się spotykamy, będziemy co miesiąc robili sobie takie spotkania wszystkich środowisk patriotycznych, żeby robić takie wspólne akcje, jak ta dzisiaj nam bardzo pięknie wyszła. Była telewizja publiczna, była telewizja TVN, były nasze media, Wolny Czyn, tu Mariusz Cyselski, mamy własne zdjęcia, zaraz to pójdzie w internet, pójdzie do agencji. Także no, były niemieckie media, także myślę, że też nas niemieckie zauważyły. Tak, także szczególnie dziękujemy młodzieży. Tak jest, dziękujemy wszystkim, szczególnie młodzieży. Z nami, Polakami, naprawdę warto, bądźcie z nami, chodźcie z nami, Polakami, naprawdę. A kto pan? Ale o co pan? Może pan do nas zejść, prawda? Tak, skończę klejść. Daj mi klej. Czy co, nie można kleić, czy co? Nie bardzo można, bo to nie jest miejsce do klejenia takich jakichkolwiek ogłoszeń, tak? Nie wolno kleić tu? Nie wolno ogłoszeń. To nie są ogłoszenia, to jest tak, potwierdzone, co się dzieje i to się działo. To nie, ale to nie jest prośnego, żeby propagandy się ma. Kleimy to fakty, które to były. Byście powinni być też za tym. Przecież to garnizon śląskiej policji wymordowali ci Sowieci. Nie mam pana. Proszę się nie legitymować. Dobrze, no to głupoty, jak się pan zajmuje. Błonił cię pan. No szkoda. Ile wam płacą za to stanie? No? Ile wam płacą za to stanie? 1 milion euro. No to do pana podobne. Każdemu 1 milion euro. Tobie w gaju dasz owe srebrniki, a nam 1 milion euro. Każdy coś dostaje. Weź to do ręki, trzymaj to oparte o ziemię. Jaki to okrzypaj? Trzymaj zaborów. Tak jest, to jest bardzo ważne. Przecież Katowice należały nie, o, są posilki, dobrze. Słomiany zapach. To jest jakaś armia, może jest jakiś praworządność. Gorzelik dużo pan zapłacił? Ale jaki chłopak? A co to było? Że nie macie nic innego do roboty. Wschodnia autonomia robi protest do rozwalania Polski. Nie, no nie ma, no przecież. Zawsze służy. Albo ruskim, albo Niemcy. Nie Sowieci to czwarta wydarzenia. Ty masz Adam Kudogula? Ma też. To jutro jest o 7 rano u mnie, tak? A gdzie tam mam? Zapytaj, kim jest i na jakiej w ogóle jak się nazywa. Tu nie było napadu jakiegoś na bank. Jakie to jest? Co tam jest w 65 artykule? Proszę mi okazać. Zapytaj, co jest w artykule 65. Proszę mi okazać. Niech pan powie, co jest w artykule 65. O co chodzi? O co ten pan jest obwiniony? Proszę mi okazać. Dlaczego? Z jakiego powodu pan chce wylegitymować? Nie można stać za czerwoną flagą? Ona z panem już nie rozmawia. Ze mną? Nie. No to dobrze. Zapytaj, Zygmunt, zapytaj o podstawę faktyczną i prawną, że cię legitymuje. Dlaczego cię legitymuje? Nie wyjmuj nic, tylko zapytaj go, na jakiej podstawie cię legitymuje. O co jesteśmy podejrzani? Mają taki plan. Kto? No ale kto im kazał? Kto im kazał? To im kazał. To nie jest, proszę pana, to nie jest dokument. Nie mamy tego dokumentu, ktoś ma taki dokument. Nieważny jest? No to nie jest, proszę pana. A co to jest? Ale wszystkim dlaczego cię legitymuje? Czy mu przeszkadza, może że tak, tu stoi? Może tak mi się podoba. Ale nie może właśnie, nie może policjant legitymować kogoś, bo mu się podoba. Co nie może? Ja nie mam tu, zobacz pan. Co rewizja? Nic nie otwieraj, przestań. W ogóle nie wygłupiaj się, bo to śmieszne co jest. Tak jest, nakaz przeszukania. Jedna osoba ze zdjęciem, która potwierdzi danego pana. Nakaz przeszukania, a pana wszystko wyłoży. Jak to nie? A zagląda pan mi do torby. To jest kontrola bagażu. Panie, chyba pan się... Niech pan wypisze mi nakaz przeszukania, a panu wszystko. Proszę. Proszę pana, ma pan przy sobie dowód osobisty? Nie ma. Pokazała panu informację mało? Czy jakaś osoba potwierdzi pana dane? Niech pan sprawdzi. Tak, ja potwierdzam. Pan Leon Węgliński. Dobrze, to proszę od pana dowód osobisty. Nie ma legalnej podstawy, żeby ode mnie zadać do problemu. Słuchaj Adam, ja... Nie? Musi pan przestrzegać procedur, musi pan podać podstawę legitymową. Musi pan również się przedstawić, pan podstawę prawną, artykuł 15 ustawy o policji. No jak się zachowuje porządnie? Nie chyba normalnie zachowuje. Jestem zatrzymany. Nie, tak? Proszę od pana do... Nie działa pan. Dobrze, Tomek. Pana i pana bierzemy na komisję. Kacper, chodź. Pana zapraszam. Przyjąć swoje rzeczy. Pan zejdzie. Paralizatory. Kim pan jest? Zechce się pan... Nigdy się pan nie chce. Ej, ej, co wy robicie? Co wy robicie? Jaja se robicie! Każdy to jest. No. Cały się bawi. Wali na stare lata. Gestapo! 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 Przewożą ich, dowiedzcie. Potem bardzo się jako dziennikarz, gdzie przewożą. Nie, do tyłu cofła, patrz, zajcie go bardzo dobrze. Drużyn do mnie! No, zaczynamy. 4:55 wychodzimy, zadania znacie. Rozdać broni opaski. Pozycje wyjściowe bez zmian, kolumn ubezpiecza. Tak jest. Wykonać. Tak jest.